Prosiłbym pana radnego Dominika Jaśkowca o zreferowanie druku nr 456. Tu będzie jako poprawka. Mamy kwotę w paragrafie 115 tysięcy, a to ma być 115 450 zł. Dokładnie. Ja już mówię, o co chodzi. Otóż w przyszłym roku jest ostatnia edycja rządowego programu Radosna Szkoła, czyli budowy placów zabaw dla sześciolatków na terenach szkół podstawowych. W związku z tym, że jedyna nasza szkoła, która nie posiada podstawowych szkół, jak i o placu zabaw, to szkoła podstawowa 95. W związku z tym, że udało się miasto wyjaśnić kwestię własnościowe jeden z działek, na której prowadzi działania szkoła. I jest już potwierdzenie, że ta działka, jedna z działek, na której są boiska, należy już do Skarbu Państwa, czyli została odzyskana. W związku z tym pojawiła się szansa na to, że w przyszłym roku taki plac zabaw dla tej szkoły wybudować w ramach dofinansowania programu Radosna Szkoła. No oczywiście wiemy doskonale, że sprawa nakładów finansowych może budzić pewne kontrowersje, ale przez ostatnie 3 lata szkoła podstawowa 95 nie dostawała dużego zastrzyku środków finansowych. Prawie żadnych środków nie przeznaczaliśmy na tą szkołę. Po prostu też tak występuje z taką inicjatywą, aby pewną powstała taka możliwość, aby pewną rekompensatę dać. Przy czym od razu mówię z góry, że ta kwota, która była wydzielona w ramach środków na zadania powierzone w zakresie prac remontowych, pewnie będzie mniejsza, będzie 15 tysięcy, ponieważ wstępnie, ale to bardzo wstępnie, będziemy wszystkie te wnioski w Radzie Miasta też inne dzielnice analizować i pewnie jak będziemy tworzyć poprawkę do budżetu, to jakie środki finansowe na rzecz tego wkładu własnego do programu Radosna Szkoła się znajdą. No niemniej jednak mamy dzisiaj przystąpić do tego programu, dyrektorować ten plac zabaw, bo musimy taką deklarację złożyć i takie środki oczywiście później zadania powierzone zabezpieczyć. No to tak jak mówię jeszcze raz, będziemy starali się z rezerwy celowej na zadania oświatowe wydzielić taką pulę środków tych wkładów własnych dla szkół podstawowych, zwłaszcza dlatego, że jest już ostatnia edycja Radosnej Szkoły i nie będzie już ten program kontynuowany w roku 2015. Czy są jeszcze jakieś głosy? Ja chciałbym tutaj dodać jeszcze taką informację. No, rozważaliśmy przynajmniej to projekt zarządu. Pan Radny Miasta tutaj zgłosił pierwszy chęć i ochotę przedstawienia tego projektu Państwu. Jest teren na terenie 95, który jest po byłej piaskownicy, jak to skocznie jest przygotowany. Pani dyrektor też tutaj i dzwoniła do pana Dominika i do zarządu do mnie właśnie z prośbą o takie urządzenia. Radny Dominik dostrzegł to jak najbardziej docelowo tutaj przekazanie tych środków. Wydaje mi się, że nie będzie żadnych głosów sprzeciwu, wiedząc o tym, jakim pogodami finansowym ta szkoła się boryka i myślę, że to jest jak najbardziej szczytny i sensowny cel. Tyle z mojej strony. Przystąpmy do głosowania. Kto jest za poparciem projektu radnego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Wszyscy za. Dziękuję bardzo Państwu.